Dzień dobry. Podczas dzisiejszego spotkania z fizyką z serii Lekcje w sieci eksperymentalnie zajmiemy się wielkością fizyczną, która charakteryzuje wszystkie substancje i jest miarą upakowania materii. Jej nazwę poznacie rozwiązując rebus. Na pewno zgadliście, że będziemy mówić o gęstości. Na matematyce liczyliście na pewno objętość brył o kształcie regularnym, sześcianów, prostopadłościanów, mam nadzieję, że także kul. Ale co zrobić, żeby wyznaczyć objętość, a docelowo także gęstość, ciał o kształcie nieregularnym? Tym właśnie dzisiaj się zajmiemy. Najpierw musimy sobie przypomnieć, bo powinniście znać to z chemii, to czym jest gęstość. Gęstość z angielskiego density zwykle oznaczamy literką D, ale w starszych podręcznikach możecie spotkać się z oznaczeniem grecką literką rho. Bez względu na oznaczenie, gęstość to iloraz masy oraz objętości. Jednostką powszechnie używaną jest kilogram na metr sześcienny. Ze względów praktycznych czasem jednak stosuje się także gramy na centymetry sześcienne. Przeprowadźmy doświadczenie, w którym zbadamy gęstość względną cieczy. Mamy trzy ciecze, różniące się barwnikami, które do nich dodaliśmy. Sprawdźmy, w jaki sposób ułożą się po wlaniu do jednego naczynia. Wyraźnie widać, że żółta ciecz układa się na czerwonej. Niebieska ciecz po wlaniu do naczynia, w którym znajdują się ciecz czerwona i żółta, układa się na powierzchni żółtej. Wynika z tego, że żółta ciecz ma gęstość mniejszą niż ciecz czerwona, a niebieska ma najmniejszą z trzech wykorzystanych cieczy. Zdradźmy teraz, jakie ciecze wykorzystaliśmy w tym doświadczeniu. Czerwona ciecz to była woda, żółta to olej, a niebieska to zabarwiony etanol. Zanim przejdziemy dalej, zważmy drewniane przedmioty, których objętość i gęstość będziemy wyznaczać. Wróćmy teraz na chwilę do matematyki i obliczania objętości brył o regularnym kształcie. Zacznijmy od kostki. Sprawdźmy, czy kostka ta jest sześcianem. W tym celu musimy zmierzyć jej trzy dowolne krawędzie. Pierwsza krawędź ma 6 cm. Druga także 6 cm. Trzecia także ma 6 cm. Po upewnieniu się, że badana bryła jest sześcianem, jej objętość obliczymy podnosząc długość jej krawędzi do trzeciej potęgi. 6 cm podniesiemy do trzeciej potęgi to 216 cm3. Następnie zmierzymy objętość prostopadłościanu. Jest to prostopadłościan wykonany z drewna. Ponownie musimy zmierzyć jego wszystkie wymiary. Długość, wysokość i szerokość. Zacznijmy od długości. To jest 20 cm. Wysokość 15.
i szerokość to są 2 cm. Dla bryły prostopadłościennej objętość to iloczyn długości jej krawędzi. Przypomnijmy, 15 cm na 2 cm na 20 cm, co łącznie daje nam 600 cm sześciennych. Ostatnią bryłą o regularnym kształcie, dla której wyznaczymy objętość, jest kula. Mamy tutaj drewnianą kulę z wyraźnie zaznaczonym równikiem. Tak jak w przypadku pomiaru obwodu globusa, wykorzystamy miarę krawiecką. Przyklejamy ją delikatnie, żeby ustabilizować taśmą klejącą i mierzymy obwód po równiku. Zmierzony obwód naszej drewnianej kuli to 18 cm i 2 mm. Dla kuli objętość obliczamy korzystając ze wzoru 4/3 πr do trzeciej. Z uwagi na to, że mierzyliśmy obwód tej kuli, a nie jej promień, musimy promień wyznaczyć właśnie z wyniku obwodu, dzieląc go przez 2 pi, co daje nam wynik około 2,9 cm. Podstawiając ten wynik do wzoru na objętość, otrzymujemy 102,11 cm sześciennego. Zestawiając w tabeli wyniki przeprowadzonych pomiarów, możemy wyznaczyć gęstość każdej z drewnianych brył. Ich gęstości wynoszą dla sześciennej kostki 0,42 g na cm sześcienny, dla deski 0,58 g na cm sześcienny, a dla kuli 0,65 g na cm sześcienny. Różnice tych gęstości wynikają z kilku czynników, m.in. z tego, że drewno było w różnym stopniu wysuszone. Średnia gęstość drewna to jest od 0,4 g na cm sześcienny do około 0,95 g na cm sześcienny, w zależności od rodzaju i stopnia wysuszenia. Otrzymane gęstości drewna są mniejsze niż gęstość wody, która wynosi 1 g na cm sześcienny. Oznacza to, że drewno powinno pływać na powierzchni. Sprawdźmy w takim razie eksperymentalnie, czy tak jest. Obserwujemy, że drewniane przedmioty unoszą się na powierzchni wody, co potwierdza naszą hipotezę. Wyznaczmy teraz gęstość względną modelu drewnianej kłody pływającej na powierzchni wody w zależności od jej zanurzeń. Najpierw wyznaczamy stosunek objętości zanurzonej do całkowitej objętości walca, korzystając z ilorazu pól powierzchni podstaw tych brył. Stosunek objętości części zanurzonej do objętości całej bryły jest równy stosunkowi gęstości drewna do gęstości wody. Dokładnie tą samą zależność możecie wykorzystać przy liczeniu zadań z krami lodowymi. Na podstawie zanurzenia naszej bryły obliczyliśmy, że 90% tej całej objętości znajduje się pod powierzchnią wody. To znaczy, że gęstość drewna wynosi 0,9 gęstości wody. Objętość ciała o regularnym kształcie możemy też wyznaczyć metodą zanurzeniową. W tym celu potrzebujemy cylinder miarowy, zwany też menzurką, o odpowiednio dobranej skali, do którego nalewamy cieczy. Dla ułatwienia nalejemy wody do ustalonego poziomu. Tutaj w naszym przypadku to jest 15 ml i do cieczy o ustalonej objętości wrzucamy ciało, którego objętość chcemy wyznaczyć. Zobaczmy teraz pomiary z bliska. Początkowa objętość cieczy to było 15 ml, a po wrzuceniu kulki 17 ml. Oznacza to, że różnica tych objętości to 2 ml, czyli kulka ma objętość 2 ml. Metodą zanurzeniową możemy wyznaczyć też objętość ciał o nieregularnym kształcie.
na przykład bransoletki. Metoda wyznaczania jest dokładnie taka sama, czyli do cylindra miarowego wlewamy określoną objętość wody. I wrzucamy przedmiot, którego objętość chcemy wyznaczyć. I ponownie na skali sprawdzamy, jaka jest objętość naszej bransoletki. Ponownie przyjrzyjmy się wynikom pomiarów z bliska. Po wrzuceniu bransoletki poziom cieczy podnosi się z 15 do 16,5 ml. Różnica w takim wypadku to 1,5 ml, czyli objętość bransoletki to 1,5 ml. Bransoletka wygląda na złotą. Sprawdźmy w takim razie, czy rzeczywiście wykonana jest ze złota. Znamy już jej objętość, czyli 1,5 ml. Można to też wyrazić w centymetrach sześciennych, ponieważ 1 ml to 1 cm sześcienny, objętość tej bransoletki to 1,5 cm sześciennego. Po zważeniu będziemy w stanie wyznaczyć gęstość tej bransoletki. Zważyliśmy i otrzymaliśmy wynik 11 g, co oznacza, że średnia gęstość bransoletki to 7,33 g na cm sześcienny. Porównując ten wynik z danymi encyklopedycznymi dotyczącymi złota, które dają wynik 19,3 g na centymetr sześcienny, możemy stanowczo wykluczyć możliwość, że bransoletka wykonana jest ze złota. Z podobnym problemem spotkał się Archimedes, gdy miał sprawdzić, czy królewska korona wykonana jest ze złota. Podczas rozwiązywania tego problemu sformułował prawo dotyczące wyporu, które zostało nazwane jego imieniem. Mówi ono, że na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona pionowo do góry, równa co do wartości ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Wartość siły wyporu jest równa wartości ciężaru wypartej cieczy, czyli iloczynowi gęstości tej cieczy, objętości wypartej cieczy i wartości przyspieszenia ziemskiego. Przeprowadźmy teraz eksperyment, w którym wyznaczymy wartość siły wyporu. Podczas zawieszania kłódki obserwujemy zmianę wskazania siłomierza. Gdy zanurzamy kłódkę w wodzie, wskazanie siłomierza ponownie się zmienia. Zobaczmy to z bliska. Podsumujmy wyniki tego eksperymentu. Wskazanie siłomierza przed zanurzeniem to 0,42 N, po zanurzeniu 0,34 N. Zmieniła się więc wartość siły wypadkowej działającej na kłódkę. Różnica wskazań jest równa wartości siły wyporu działającej na kłódkę w wodzie i wynosi 0,08 N. Wartość siły nacisku na ścianki rośnie wraz z głębokością. Wartości sił nacisku na ścianki boczne na tych samych głębokościach się równoważą, ponieważ głębokości, na których znajdują się ścianki górna i dolna są różne, wartości siły nacisku na te ścianki są różne. Występuje siła wypadkowa zwrócona od dolnej ścianki ku górze równa wartości siły wyporu. Wiecie już, że wartość siły wyporu zależy m.in. od gęstości cieczy, w której zanurzone jest ciało. Przeprowadźmy eksperyment, w którym będziemy zmieniać gęstość cieczy, dodając sól do wody, w której zanurzone są dwa jajka.
Jedno jajko już wypłynęło. Spróbujmy uzyskać taką gęstość cieczy, przy której drugie także wypłynie. Po dodaniu odpowiedniej ilości soli, czyli odpowiednio zwiększeniu gęstości cieczy, oba jajka wypływają na powierzchnię. Po opadnięciu soli wyraźnie widać, że oba jajka utrzymują się przy powierzchni wody. Zmiana zachowania jajek jest trwała i związana ze zmianą gęstości cieczy, a nie z ruchem wody podczas mieszania. Jajka mają podobną objętość, więc siły wyporu na nie działające mają podobną wartość. W przypadku jajka już pływającego siła wyporu równoważy siłę ciężkości. Jajko znajdujące się na dnie najwyraźniej ma większą masę, a więc także większy ciężar, a wartość siły wyporu jest zbyt mała w stosunku do siły ciężkości. Skoro już wiemy, że w wodzie słonej siła wyporu działająca na zanurzone w niej ciała jest większa niż w wodzie słodkiej, zastanówmy się, co się dzieje ze statkami, które wpływają do portów słodkowodnych. W przypadku statków mówimy o wyporności, która jest miarą działającej na statek siły wyporu. Statek wpływający z wody słonej na wodę słodką traci na wyporności. W związku z tym, w przypadku statku, który ledwo utrzymuje się na morzu, po wpłynięciu do portu słodkowodnego może okazać się, że statek zatonie. Sprawdźmy, jak zachowuje się torebka foliowa wrzucona do wody. Mimo tego, że próbujemy wszelkimi siłami ją utopić, za każdym razem wypływa na powierzchnię. Co ważne, woreczki foliowe i reklamówki są przezroczyste, więc są niewidoczne dla zwierząt wodnych. Mogą więc stanowić dla nich zagrożenie. Zwierzęta wodne mogą pomylić pływający po powierzchni wody plastik z pokarmem. Konsekwencją tego może być ich śmierć w wyniku uduszenia lub zablokowania układu pokarmowego. Dlatego tak istotne jest to, żeby poddawać tworzywa sztuczne recyklingowi. W ten sposób możemy ochronić naszą planetę i zmniejszyć ilość pływających po morzach odpadów. Zobaczmy teraz, jak zachowują się różne owoce wrzucone do wody. Sprawdzimy, które z nich pływają tuż przy powierzchni, a które toną. Wiemy już, że nie wszystkie owoce toną. W naszym doświadczeniu jabłko, grejpfrut i orzeszek, który nie jest owocem, ale go wykorzystaliśmy,
pływają po powierzchni wody. Oznacza to, że ich średnia gęstość jest mniejsza niż gęstość wody. Natomiast owoce, które zatonęły, średnią gęstość muszą mieć większą niż gęstość wody. Wróćmy do tematu odcinka i sprawdźmy, czy model ciała ludzkiego w postaci kawałka szynki tonie w wodzie. Obserwujemy, że tonie. Aby wyznaczyć gęstość modelu ciała, czyli kawałka szynki, musimy znać jego masę. Objętość wyznaczymy metodą zanurzeniową, wyznaczając najpierw masę wody wypartej przez nasz model. W tym celu na wadze stawiamy dużą miskę. Tarujemy, następnie mniejszą miskę, którą wypełniamy po brzegi wodą. Następnie wkładamy do niej nasz model ciała, który wypiera objętość wody równą swojej objętości. Odpompowujemy wodę z miski, by uniknąć przypadkowego wylania. I odstawiamy. Waga wskazuje masę wody wypartej przez szynkę. Znając masę mięsa oraz masę i gęstość wypartej wody, możemy wyznaczyć gęstość naszego modelu ciała. Z zależności gęstości od masy i objętości wyprowadzamy wzory na objętości mięsa i wody. Ponieważ szynka zatonęła, możemy przyjąć, że objętość szynki jest równa objętości wypartej wody. Porównując obie te zależności, otrzymujemy wzór pozwalający wyznaczyć średnią gęstość naszego modelu. Zgodnie z wynikiem eksperymentu z pływaniem naszego modelu, obliczona średnia gęstość szynki jest większa od gęstości wody. Warto zauważyć, że nasz model nie jest jednorodny i niektóre jego elementy mają gęstość mniejszą od wody, na przykład tłuszcz. Nasz model szynki utonął, ale człowiek nie składa się przecież tylko z mięśni i tłuszczu. W płucach mamy zgromadzone powietrze, dzięki czemu średnia gęstość ciała ludzkiego zapewnia możliwość pływania tuż przy powierzchni wody. Człowiek tonie dopiero wtedy, kiedy płuca wypełnią się wodą. Z tego samego powodu statki zbudowane z ciężkiej stali utrzymują się na powierzchni wody. W ich wnętrzu zgromadzone jest powietrze, dzięki czemu ich średnia gęstość jest mniejsza niż gęstość wody. Dopiero kiedy statek wypełni się wodą, wtedy tonie. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, czym jest gęstość i jak ją wyznaczać dla różnych ciał. Poznaliście metodę zanurzeniową. Eksperymentalnie sprawdziliśmy, że na ciało zanurzone w cieczy działa dodatkowa siła, siła wyporu, zgodnie z prawem Archimedesa. Potwierdziliśmy doświadczalnie, od czego zależy wartość siły wyporu.
Na koniec wyznaczyliśmy gęstość kawałka szynki będącej modelem ludzkiego ciała. Mam nadzieję, że powtórzycie nasze eksperymenty. Do zobaczenia!